Teraz. Że wyjazdu nie będzie. Może od niej jedę. No. Ale go wyszło. Nie trafiłem. Trafiłem Manchester, kurwa. Bi! A, tak jest. Karata. Szybko. Ale no gramy jeszcze! Szybciej! A uderzyłeś? Zagraliśmy dobre spotkanie, ale zważywszy na to, że trudny teren, ciężkie boisko, no, umieliśmy przyspieszyć grę piłką i stąd był problem, bo zespół ze Szczecina w zasadzie ograniczył się tylko do rozbijania naszych akcji i do defensywy. Także tutaj próbując tylko zagrozić z kontry. Także tu mieliśmy utrudnione zadanie, ale szczęśliwie wypunktowaliśmy drużynę gości, bo nie ukrywam, że bardzo istotny był ten mecz dla nas. Wynik 3-0 to jest najmniejszy, tak powiem, wymiar dla nas. Wynik korzystny, więc nie ma co tutaj się za bardzo rozczulać. Zespół nagrał dobre spotkanie, było dużo ciekawych akcji, ale tak jak wspomniałem, gdyby była szybsze boisko, gdyby można było tą piłką operować na innej płycie, na pewno ta sytuacja byłaby dla nas lepsza i szybciej zrobilibyśmy bramki. A tak, no, pierwsza w 45 minucie, potem dwie następne. Generalnie rzecz biorąc, jesteśmy bardzo zadowoleni, bo to jest duży krok w kierunku Mistrzostwa Polski. Cześć zawodniczki, no tutaj no na pewno grę w środku pola robiła Iwa Landeka. Na pewno dobry mecz zagrała Agnieszka Wińczo, Marta Stobba, Iwana Bojdowa. No to są te zawodniczki, które jak gdyby były motorem napędowym naszej siły ofensywnej. No i trochę tych akcji ostrzeliających zagraliśmy. Były z tego sytuacje bramkowe, były też bramki, także cały zespół zagrał przyzwoicie spotkanie.